Cieplicach punktualnie o godzinie 15.30 udostępniono do ruchu kołowego i pieszego most na ulicy Czerwi. Wydarzenie to zgromadziło grupkę ciepliczan, którzy chcieli być świadkami tego bądź co bądź historycznego wydarzenia. Szczęśliwym kierowcą, który jako pierwszy przyjechał po nowiutkim moście, był pan Robert. Sami z pracy mieliśmy tutaj zlecenie i okazuje się, że trafiliśmy w ten czas, w którym zostaje otwarty ten most. Jesteśmy normalnie, czujemy się nobilitowani. Swojego zadowolenia z nowego mostu nie kryli także mieszkańcy Cieplic. Doczekaliśmy się, no piękny most, ładnie wszystko wyszło. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wreszcie mamy most nowy, prawdziwego zdarzenia i ładny, przede wszystkim ładny most. Usprawni znowu to komunikację, bo było troszeczkę utrudnień, ale wszystko już jest na dobrej drodze. Już. Bardzo ładny, bardzo nowoczesny, bardzo wygodny, zbliża nas do osiedla Orle. Cieszę się, że ma taki wygląd jak ten pierwotny most, który pamiętam z dzieciństwa, prawda, bo chodziłem po nim do przedszkola i tak dalej, więc jestem z nim związany mocno. Przyszłam zobaczyć, czy otwarty most. Nie wierzyłam własnym oczom, że już. Ucieszyłam się. I jak wrażenie? No, fajnie. Ja się cieszę z tego względu, że można dojechać do miasta autobusem. Nie wiem, czy już będą kursować, ale mam nadzieję, że tak. Że nie trzeba iść pieszo w taką pogodę, jak jest obecnie. I w ogóle jest fajnie, że otworzono. Podziwiam ekipę, która pracowała tutaj tak godzinami, po 12 godzin chyba. Ogromna grupa ludzi, że się tak spieli, że dali radę. Budowa nowej przeprawy nad Wrzosówką rozpoczęła się w lipcu bieżącego roku i kosztowała ponad 3 miliony złotych.